Stan świata Halo przed Halo 5 Guardians. Master Chief wrócił do aktywnej służby i zjednoczył się ze swoją dawną ekipą Spartan, Fredem, Kelly i Lindą. Na UNSC Infinity kapitan Lasky i komandor Palmer kontynuują walkę z resztkami armii Covenantów znanej jako Ręka Dydakta, a także pościg za ich przywódcą Julem Emdamą, który uprowadził dr Halsey. Tymczasem galaktykę nękają liczne ataki zrównujące kolejne kolonie z Ziemią. Na Kamczatkę z misją ratunkową rusza drużyna Osiris, dowodzona przez Jamesona Locke'a, składająca się z Olympia Vale, Holly Tanaki i znanego fanom serii Edwarda Bucka, byłego komandosa ODST. Ich celem jest dr Halsey, która ma ponoć istotne informacje na temat ataków na kolonie. Przedzierając się przez zastępy Covenantów i Promethean, drużyna Osiris zauważa, że obie frakcje walczą ze sobą nawzajem, co oznacza, że Emdama utracił kontrolę nad syntetycznymi żołnierzami Dydakta. Dochodzi do walki z dowódcą obcych i udaje się go zneutralizować. Dr. Halsey czym prędzej wraca na pokład Infinity. Mniej więcej w tym samym momencie drużyna Master Chiefa udaje się na własną misję. Mają zabezpieczyć statek badawczy Argent Moon, który został zajęty przez Covenantów. W trakcie walk Spartanin doświadcza dziwnej wizji, w której widzi swą dawną towarzyszkę SE Cortanę, wspominającą o miejscu zwanym Meridian. W międzyczasie w pobliżu Argent Moon przybywa flota obcych, więc niebiescy przystępują do planu B. Przeciążają główny reaktor i ewakuują się z pokładu. Master Chief nawiązuje kontakt z dowództwem i przekazuje im dane z wizji o Cortanie. Naturalnie dostaje rozkaz powrotu, jednak zarówno on, jak i reszta drużyny decydują się na niesubordynację i samowolnie wyznaczają kurs na Meridian. Na pokładzie Infinity dr Halsey przekazuje informacje o Cortanie. Ponoć na skutek swojej śmierci na statku Dydakta otrzymała dostęp do domeny, skarbnicy wiedzy Forerunnerów. W obawie przed manipulacją Master Chiefem w pościg za niebieskimi zostaje wysłana drużyna Osiris. Po przybyciu na zeszklony świat, Locke nawiązuje kontakt z gubernatorem Sloanem, który mimo niechęci do UNSC toleruje ich obecność. Liczy, że drużyna Spartan będzie przydatnym wsparciem w walce z Prometeanami, którzy zaczęli atakować osadników. Po udzieleniu wsparcia mieszkańcom wychodzi na jaw, że Sloan jest tak naprawdę sztuczną inteligencją, której skończył się okres służby i która przychodzi etap wariowania. Ślady niebieskich prowadzą Osirisa na stację Apogee, gdzie ekipa schodzi pod ziemią. Master Chief i jego towarzysze ewidentnie pokonali całą drogę, nie napotykając oporu. Natomiast Locke i reszta walczą na każdym kroku z Prometeanami i Wardenem Eternal, swoistym bossem, który próbuje ich opuścić. Mimo jego wysiłków drużyna dogania niebieskich i Locke staje twarzą w twarz z Master Chiefem. Gdy John odmawia poddania się, dochodzi do walki. Unieruchamia Spartanina czwartej generacji i oddala się portalem. Na Meridianie budzi się Guardian. Ogromny twór Forerunnerów o niesamowitej sile ognia. Jego wyjście spod ziemi skutkuje zniszczeniem kolonii, co też spotkało pozostałe światy wcześniej. Niebiescy przenoszą się wraz z nim, a drużyna Osiris musi wracać na pokład Infinity. Dr. Halsey wydedukowała, że kolejny Guardian znajduje się na rodzinnym świecie elitarnych w Sangeliosie, gdzie Arbiter prowadzi wojnę domową z ostatnimi zwolennikami starych metod. Infinity obiera kurs na Sangeliosa. Master Chief z drużyną trafiają na Genesis, która jest sztucznym światem Forerunnerów. Są świadkami przybycia kolejnych Guardianów i ścierają się z zagubionymi w tunelach Sleep Space Covenantami. Również spotykają Wardena, który z nimi nie walczy, a jedynie bada intencje Spartanina wobec Cortany. Plan zabrania SE do domu nie spodobał się Prometeanowi Alfa i naturalnie doszło do starcia. Walkę przerywa Cortana, która tłumaczy Chiefowi, co tak właściwie się stało. We wraku statku Dydakta umierająca SE trafiła na Genesis, które jest miejscem przechowywania domeny Forerunnerów. Miejsce to wyleczyło jej szaleństwo. Wracamy na Infinity. Załoga skontaktowała się z Arbitrem i jego siłami zwanymi Ostrzami Sangeliosu. Po dotarciu na rodzinny świat elitarnych, drużyna Osiris zapewnia dowódcy tych dobrych Covenantów ewakuację i razem planują atak na miasto Sunayon, które jest zarówno celem dla Arbitra, jak i Spartan poszukujący Guardiana. Plan Halsey zakłada zdobycie konstruktora Sentineli, za pomocą którego będzie możliwe samodzielne aktywowanie wielkiej machiny zagłady. Po wykopaniu potrzebnego urządzenia z ruin Forerunnerów, Arbiter rozpoczyna zmasowany atak na Sunayon, w którym bierze udział ekipa Locke'a.
Guardian zostaje aktywowany, drużyna Osiris dostaje się na jego pokład, a miasto i walczący zostają uderzeni falą EMP, charakterystyczną dla ładowania napędu nadświetlnego. Arbiter obserwuje, jak sojusznicy znikają na wielkim, starożytnym konstrukcie, a sam zabiera się do oczyszczania terenu z niedobitków wrogów. Drużynie Osiris udaje się opuścić Guardiana i dostać się na powierzchnię Genesis. Niespodziewanie znajdują sojusznika w monitorze sztucznego świata 031 Exuberant Witness, której nie podobał się fakt odizolowania jej od systemów jej własnej instalacji przez Cortanę. Przy okazji wyjawia ona Locke'owi zamiary samowolnej SI. Przybywając na Genesis, przyjęła forerunnerską zasadę odpowiedzialności, przez co stała się, no właśnie, odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszelkich istnień w galaktyce. Uznała, że osiągnie to przejmując władzę nad Prometeanami oraz Guardianami, których aktywuje i rozstawi w galaktyce jako takie straszaki na każdego, komu marzyłby się jakiś konflikt. Drużyna rusza pod jej przewodnictwem za Cortaną i drużyną niebieskich. Osiris dogania Master Chiefa i resztę, oferując pomoc w zatrzymaniu SI. Ta jednak porywa Spartan drugiej generacji, którzy muszą ponownie zmierzyć się z Wardenem. Naczelny Prometeanin próbuje wybić Cortanie z głowy pomysł przekonania Chiefa do swoich racji, ta jednak w obronie dawnego przyjaciela niszczy kolejną powłokę swego obrońcy. John podejmuje z nią próbę rozmowy, jednak gdy ta widzi, że nie przyciągnie Spartanina na swoją stronę, zamyka go wraz z resztą niebieskich w sferze kryptum. Osiris jest świadkiem uruchomienia Guardianów i przybycia setek SI, które zamierzają poprzeć Cortanę. Ona sama zaś opuszcza Genesis wraz ze swoimi straszakami i nadaje do całej galaktyki orędzie, rozpoczynając rządy terroru. Ostatkiem sił drużynie Osiris udaje się wyswobodzić niebieski z więzienia. Cała ósemka wraca na Sangelios, gdzie stacjonuje Infinity. Spartanie jednoczą się z Arbitrem i dr Halsey. Niespodziewanie nad jedną z planet pojawia się nowy pierścień Halo. I tak, tyle, to koniec. Czekajcie do szóstki.